gmina Tuczna powołała własną instytucję kulturalną i sportową i pani Ala dyrektorem. Instytucja rozpoczęła swoją działalność 1 listopada. No i teraz, gdybyśmy mogli panią dyrektor, właśnie nowo mianowaną, zapytać, czym ta instytucja w gminie Tuczna się zajmie, jakie są pierwsze plany, pierwsze początki, gdzie się mieścicie, jak do was dotrzeć i kogo zapraszacie? Witam Państwa. Od 1 listopada pracuję na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tucznej. Instytucja się w tym momencie tworzy. Będziemy się zajmowali na pewno szeroko pojętą kulturą, tradycjami, promocją, rekreacją, turystyką, no i oczywiście sportem. Także na ten moment mieścimy się w gościnnie w budynku Domu Strażaka w Tucznej, po starym klubie seniora. Natomiast docelowo będziemy się przemieszczać właśnie na piętro budynku, tam gdzie kiedyś była siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, ale to z czasem, do końca roku chcemy okrzepnąć, zrobić remonty, dostosować pomieszczenia, a dobrą informacją jest to, że w tym też budynku powstanie miejsce do spotkań dla młodzieży. Młodzież w naszej gminie do tej pory nie miała takiego miejsca, bardzo, bardzo nad tym ubolewaliśmy i w tej chwili spróbujemy od 1 stycznia uruchomić takie miejsce, ale to jeszcze jest niespodzianka, w każdym razie będzie na pewno. Pierwsze pomysły na imprezy, na wydarzenia? Próbujemy zrobić spotkania andrzejkowe, później w miesiącu grudniu mikołajkowy turniej piłki siatkowej powiatowy i też powiatowe spotkanie takich potraw tradycji około bożonarodzeniowych 29 grudnia. To też są na razie plany, ale miejmy nadzieję, że przy współpracy starosty uda się nam to zrealizować. Trzymamy kciuki, gratulujemy objęcia stanowiska. Dziękuję bardzo.